Michał Mańkowski, Grupa Na Temat. Dzień dobry. Powiem wam szczerze, gdy pół roku temu przygotowywałem zgłoszenie do tegorocznej edycji forum IAB, nie sądziłem, że jej motyw przewodni, jakim jest zaufanie, będę miał okazję tak bardzo przetestować na własnej skórze tutaj właśnie na tej konferencji, bo z jednej strony ja ufam wam, że tam jesteście i gdzieś mnie słuchacie, z drugiej strony ufam sobie, że nie będę mówił wystarczająco, że nie będę mówił zbyt szybko i będziecie w stanie mnie zrozumieć. Ale już do meritum. Ja przez najbliższe 20 minut wpuszczę was troszeczkę za kulisy bycia wydawcą internetowym i opowiem o szeroko rozumianym zaufaniu i tym, jak to zaufanie na kilku frontach zostało nadwyrężone. To 5 historii o tym, jak jest w rzeczywistości, a nie jak być powinno lub jak chcielibyśmy, żeby było. A skoro mowa o zaufaniu, to zupełnie szczerze, nikt nie zrobi was w konia tak jak potencjalny kandydat do pracy. Ja przekonałem się o tym wielokrotnie na własnej skórze, dlatego najzwyczajniej w świecie przestałem potencjalnym kandydatom już ufać. I ja nie jestem jeszcze stary, jestem świeżo po 30, ale zupełnie szczerze, to co wyprawiają w trakcie procesów rekrutacyjnych kandydaci 5-7 lat młodsi, to czasami woła o pomstę do nieba. I to zdjęcie dość dobrze oddaje relację pomiędzy wydawcą, który szuka dziennikarza, a dziennikarzem, który przynajmniej w teorii szuka sobie pracy. I wbrew pozorom nie jest to krzyk złości, ale raczej krzyk i błaganie rozpaczy. Mimo że przecież stereotypowo utarło się, że w procesie rekrutacyjnym to złą stroną jest firma, że nie odpisuje, że olewa, że nie szanuje i tak dalej, i tak dalej. No, moje doświadczenia są odrobinkę inne, bo w praktyce w przypadku największych wydawców internetowych i rekrutacji dziennikarzy od kilku lat mamy do czynienia z rynkiem pracownika, co oczywiście jest fajne dla pracownika, ale niekoniecznie fajne dla pracodawcy i wydawcy i doprowadza do pewnych patologii. I chciałem wam przedstawić tutaj jedną wielką liczbę niepoważnych kandydatów, z którymi miałem do czynienia przez ostatnie 10 lat, ale sęk w tym, że nie jestem w stanie ich już zliczyć. Ale zamiast tego opowiem wam o jednym dniu rekrutacyjnym, gdy miałem 6 umówionych rozmów. 4 kandydatów się spóźniło, jeden wpadł po 3 godzinach w krótkich spodenkach i spytał, czy jeszcze może. 5 nie miał zielonego pojęcia, do jakiego portalu aplikuje, natomiast 6 nie wiedział, z kim jest umówiony, no i finalnie zatrudniliśmy 0 osób. Ale pamiętam też historię pewnego chłopaka, która jest idealnym przykładem na to, że powiedzenie do 3 razy sztuka nie zawsze się sprawdza, bo na pierwszy termin nie przyszedł, napisał po 2 godzinach, że bardzo przeprasza, ale do 6 był w klubie, ale jako barman, bo dorabia na drugi etat, no okej. Umówiliśmy się na drugi termin, znów nie przyszedł, znów napisał też po czasie, co jest kluczowe, że bardzo przeprasza, ale tym razem współlokator zamknął go od zewnątrz i on nie jest w stanie wyjść z mieszkania. No okej, może ma wielkiego pecha, więc umówiliśmy się 3 raz i znów nie przyszedł i tym razem nawet nie zadzwonił i nie napisał i w sumie się nie dziwię, bo mi też byłoby wstyd. Ale gdy ktoś się pojawi, wcale jest niewiele lepiej. Pamiętam historię dziewczyny, nazwijmy ją umowną Patrycją, która już przyszła na rozmowę i generalnie była dość mocno chętna, żeby zacząć współpracę z nami, bo podobno nas czyta od lat. Była bardzo fajną dziennikarką, dość szybko złapaliśmy wspólny flow, zgodziliśmy się jej na warunki i umówiliśmy się, że musimy dograć tylko jedną formalność mailową i jesteśmy w stanie zacząć współpracę, po czym ona zamilkła. Więc ja podbijam mailem z pytaniem, hej, czy wszystko aktualne? No i ona mi odpisuje, że bardzo przeprasza, ale jednak jest zmuszona zrezygnować. No i okej, zdarza się, jakby na nic się nie umówiliśmy, nic nie podpisaliśmy, no ale pytam, czy może mi powiedzieć z jakiego powodu, no bo to dla mnie też cenna informacja w formie feedbacku i z drugiej strony, czy możemy ponegocjować przynajmniej finansowo, bo dobrze wiemy, że to też często jest w stanie zmienić zdanie, po czym ona mnie całkowicie spuściła na drzewo, nie odpisała, olała, ale zapamiętajcie Patrycję, bo do Patrycji jeszcze za parę slajdów wrócimy. No i finalnie wybór wydawcy, który sobie szuka dzisiaj dziennikarza, wygląda mniej więcej jak to zdjęcie z Cats Vegas. Mam nadzieję, że ten film oglądaliście, bo pierwszy kandydat w teorii wydaje się kompetentny, ale bardzo szybko okazuje się, że coś z nim jest nie tak. Drugi nie pojawia się w ogóle albo pojawia się tylko na początku. Trzeci jest teoretycznie tym, którego szukacie, ale musicie go z tego tłumu wyłowić. Natomiast czwarty jest tutaj zupełnie przypadkiem i jedno, co jest pewne, to, że na pewno nie chcecie go w swojej firmie. Ale żeby nie było, że tylko wieszam psy na kandydatach. Czasami zdarza się tak, że i się podpisze umowę. Tak było w przypadku jednej z dziennikarek, której poszliśmy generalnie sporo na rękę z formalnościami. Podpisaliśmy na jej życzenie list intencyjny, potem umowę, czekaliśmy na nią 2 czy 3 miesiące, po czym ona dzień przed startem współpracy, gdy my już pożegnaliśmy wszystkich innych kandydatów, napisała, że ona przeprasza, ale jednak jest zmuszona zrezygnować. No my dość zdziwieni i zaskoczeni pytamy, no ale z jakiej okazji? Przecież wszystko jest podpisane, jesteś już na grafiku, przeszłaś taki wstępny onboarding. No ona mi napisała maila, że rozumie, że tak nie wypada, ale nie ma przyjść zamiaru i żebyśmy zrobili z tym, co chcemy. No oczywiście nic nie zrobiliśmy, bo nie będziemy się z jedną osobą ganiać, ale to pokazuje pewien sposób myślenia młodszych ludzi. Ale jeśli myślicie, że gdy ktoś już się pojawi w pracy, podpisze umowę, zacznie pracę, jest waszym pracownikiem na pewno, no to też nie możecie być do końca tego tacy pewni. To jest historia sprzed 2 miesięcy. Młody dziennikarz, bardzo rokujący, naprawdę fajny chłopak. Poświęciliśmy mu sporo czasu na onboarding, był rokujący. Tymczasem on po 7 czy 10 dniach stwierdził, że dziennikarstwo nie jest dla niego, jednak też przestaje przychodzić. I okej, każdy ma prawo zmienić zdanie. Nikt nie zmusza nikogo do pracy w danym medium, czy w danym portalu, czy w danej branży w ogóle. W międzyczasie jest masa naprawdę świetnych rekrutacji, ale
Wiem, że trzeba rozumieć młodsze pokolenia, ale niezależnie od tego, ile mamy lat, po której stronie procesu rekrutacyjnego jesteśmy, warto po prostu traktować się poważnie, bo ten świat jest naprawdę mały i karma wraca. I przekonała się o tym Patrycja, o której mówiłem 3 slajdy temu, bo epilog tej historii jest smutny. Znaczy smutny dla niej, zabawny dla mnie, bo Patrycja napisała do mnie po 5 roku, że ona już może i czy ja jeszcze jestem chętny. No jak sami się domyślacie, chętny nie byłem. Ale zostawiamy rekrutację, przejdźmy do punktu, który wydał mi się najtrudniejszy, bo nie jest to coś, o czym łatwo mówić. Nie wiem, czy znacie to powiedzenie, że możesz wybrać 2 z 3 cech idealnego partnera. Może być przystojny, inteligentny albo bogaty. No i trochę tak jest z projektami internetowymi, które mogą być poczytne, jakościowe albo dochodowe. Ale co jakiś czas trafia się projekt wyjątkowy, taki, który ma wszystkie te cechy, a jeszcze kilka kolejnych. Projekt, który jakby uwodzi całą branżę wizją zmieniania rzeczywistości. Projekt, na który patrzymy po prostu jak Danuta Cholecka na Jarosława Kaczyńskiego w tym pamiętnym wywiadzie. Z miłością, fascynacją, jakby ignorując całkowicie fakty, ale całkowicie wierząc w tą wizję. No i my kupujemy to marzenie, tą wizję, gonimy tego jednorożca, ale nie do końca już te marzenia weryfikujemy. Tymczasem wskaźniki sukcesu w naszej branży są 2, bardzo konkretne i czy tego chcemy, czy nie, one prędzej czy później zawsze sprowadzają się do cyferek. Albo wielkiej oglądalności, albo wielkiej rentowności. I ja zupełnie szczerze nie wierzę w dziennikarzy, którzy nie chcą, żeby czytało ich jak najwięcej osób. Tak samo nie wierzę w menadżerów świata mediów, którzy nie chcą, żeby ich projekty zarabiały jak najwięcej pieniędzy, albo żeby przynajmniej wychodziły na zero, bo okej, jest to też jakaś taktyka. Tymczasem w Polsce mamy kilka przykładów, które dość dobrze pasują do tezy. I żeby było jasne, ja nie mam nic osobiście do żadnego z nich. Lubię, kibicuję, czytam, wspieram, ale tak jak mówię, pasują do tezy. Mamy na przykład projekt Outriders z międzynarodowym dziennikarstwem. Na starcie zebrali 80 tysięcy złotych. Mieli być odpowiedzią na wszechobecną portalozę. Dostają regularnie granty. Coś tam działają, ale gdy faktycznie powiedziałem sprawdzam i chciałem zobaczyć, ile ludzi czyta to, no to Gemius nie wypluł mi żadnego wyniku. Aż skonsultowałem to z Gemiusem, że jakby o co chodzi, no i potwierdzono mi, że faktycznie są tak mali, że nawet nie łapią się do progu audytowania. Z drugiej strony mamy telewizję Biznes 24, która miała być jakościowo odpowiedzią na wszystkie biznesowe telewizje. I ostatnio wirtualne media donosiły, że ich średnia oglądalność to około 247 osób. Znaczy dobrze słyszycie. Ktoś robi telewizję za własne pieniądze, poświęca swój własny czas i ogląda ich średnio 247 osób. W końcu mamy legendarnego Wołga, który super, że jest w Polsce, no ale ostatnie dane, które zostały podane do publicznej wiadomości za 2018 rok, mówią o 5,6 milionach straty. Mamy Przekrój, nad którym wszyscy płakali, że znika i wszyscy się cieszyli, że wraca. Jak to nie będą go czytać? Dane za 2019 mówią o blisko 2 milionach straty, a rok wcześniej tej straty było około 8 milionów. No i w końcu mamy złote dziecko polskiego YouTube'a, grupę Abstra, która konsekwentnie powiększa swoją stratę i ta strata wynosi już 3,4 miliona złotych. I z tego typu projektami jest ten sam problem. Z tego typu projektami, nie że z tymi konkretnymi, które wymieniłem, że na początku czytelnicy twierdzą, że będą kupowali. Internauci, że klikali, wydawcy, że się to zepnie, reklamodawcy, że dadzą pieniądze na reklamę, a inwestorzy są cierpliwi. No, rzeczywistość niestety jest brutalna i bardzo szybko weryfikuje powodzenie tego typu projektów, które, chcę to podkreślić, fajnie, że są, super, że się rozwijamy, super, że kombinujemy, ale marzy mi się świat, w którym my jako branża będziemy nie tylko marzyć, ale będziemy te marzenia także weryfikować i sprawdzać, czy te marzenia i dane projekty dowiozły. Świat, w którym nie udajemy, że w Polsce istnieje masowy rynek na coś, co masowe nie jest i świat, w którym bez bullshitu jesteśmy w stanie stwierdzić, co jest wymiernym wskaźnikiem sukcesu w naszej branży i bez lukru nie będziemy udawali, że coś wychodzi, skoro nie wychodzi. Ale okej, zostawiamy to, przechodzimy do punktu trzeciego, bo mało co tak nadwyręża zaufanie internautów i wkurza jak clickbait. I zapewniam was, że dziennikarzy także, ale chciałbym tutaj pokazać wam perspektywę wydawcy na tematykę clickbaitu i pokazać, że można zrobić to inaczej. Ja do tej pory pamiętam swój pierwszy clickbait, znaczy ten, na który się naciąłem, a nie ten, który zrobiłem. To było kilkanaście lat temu albo kilka długich lat temu, bodajże strona główna Wirtualnej Polski. Tytuł brzmiał: sukces polskiego piłkarza zagra w wielkiej Barcelonie. No i klikam, bo lubię piłkę nożną i okazuje się, że faktycznie zagra w Barcelonie, ale nie w pierwszym składzie, tylko w drugim i nie piłkarz nożny, a piłkarz ręczny. No w teorii zgadza się wszystko, w praktyce nie zgadza się nic. Parę lat później jest niewiele lepiej, bo to, co TVP Sport zrobiło z tym newsem o Lewandowskim, powinno być w ogóle wizualizacją hasła clickbait na Wikipedii, no bo faktycznie Lewandowski odchodzi z Bayernu, ale nie Robert, tylko pani Gina Lewandowski, to jest ta pani, która stoi obok. Stawiam tezę, że w tym momencie 99% Polaków w ogóle dowiedziało się, że Bayern ma kobiecą drużynę, a tym bardziej, że gra tam pani, która się nazywa tak samo jak nasz lewy. I to wszystko jest złe, niefajne, ale tego typu potknięcia zdarzają się każdemu, także na temat. Tutaj kilka przykładów, jak to wygląda ogólnie na polskim rynku. Sariusz Wolski popełnił samobójstwo. No dobrze wiemy, że nie popełnił samobójstwa, chodziło o popełnienie samobójstwa politycznego i to nawet nie jest fakt, tylko opinia jednego z rozmówców. Ale w końcu, że kuchenne rewolucje znikają z anteny TVN. No znikają, ale tak jak każdy inny problem, bo słowa na to spuszczę zasłonę milczenia, bo wtedy mam teraz mówicie, jak w tytule przekazać bardzo dużo informacji, a jednocześnie nie przekazać niczego. Bardzo dobra grupa Pipio, która należy do Iberia.
mówiłem, złe, tragiczne, niefajne, tego nie można robić, ale sens w tym, że w dzisiejszych czasach definicja clickbaitu bardzo się rozszerzyła i często jest mylnie używana. Czym jest clickbait? Ten, który ja też staram się wyplenić, który jest zły, niedobry. To jest wprowadzenie czytelnika w błąd, niedowiezienie obietnicy z tytułu, czyli stworzenie wrażenia, że damy w tekście czytelnikowi coś więcej niż obiecujemy tytułem. Tymczasem zdecydowana większość tytułów, które przez czytelników tak z automatu są traktowane jako clickbait, clickbaitami nie są. To są po prostu podkręcone kreacje, które mają za zadanie czytelnika zaciekawić. I ja przygotowując się do tej prezentacji, znalazłem takie ciekawe badania, które mówią o tym, jak zachowuje się mózg w ciągu 3 sekund od momentu, gdy zobaczy clickbait. No i na początku jest zaintrygowany, potem jest podekscytowany, potem jest rozczarowany i na końcu wkurzony. No i zadaniem dziennikarza, każdego, zawsze, niezależnie czy pracuje w internecie, czy pracuje w prasie, czy gdziekolwiek indziej, jest zawsze wzbudzić dwie pierwsze emocje. Natomiast dwie ostatnie emocje, te negatywne, zamienić na jedną pozytywną, czyli na bycie usatysfakcjonowanym. Bo w tym natłoku pierdyliarda treści, które powstają każdego dnia w internecie, o czym sami dobrze wiecie, dziennikarz tak naprawdę ma tylko dwie bronie. I wbrew pozorom nie są to wielkie karabiny, tylko raczej takie malutkie pukawki. I tymi brońmi jest tytuł i zdjęcie, więc zupełnie szczerze nie ma nic dziwnego, że wydawcy starają się wykorzystywać to jak najbardziej na swoją korzyść, bo zapewniam was, że internautom tylko wydaje się, że oni chcą czytać nudne i nieatrakcyjne kreacje. Liczby bardzo szybko to weryfikują, dlatego ja podkreślam zawsze dziennikarzom i na różnych szkoleniach, że kreacja tekstu jest absolutnie najważniejszym elementem każdego tekstu i musimy wzbudzić jedną z trzech emocji. Nie trzeba clickbaitować, można tak. Albo sprawić, że czytelnik bardzo zgodzi się z tym, co przeczytał. Albo będzie mega zaskoczony tym, co przeczytał, albo będzie mega wkurzony tym, co przeczytał. Jedna z tych trzech emocji i macie sukces. Najgorsza trochę jak w związku jest obojętność. W obojętność nikt nie będzie klikał. Ale zostawiamy clickbaity, przejdźmy do punktu czwartego, bo spytacie, jak to się ma do zaufania. No to jest trochę o tym, że pozory często mylą, bo wiecie, kto najbardziej hejtuje w internecie? Bez jakiejkolwiek żenady pod własnym imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, nie licząc jakby anonimowych trollkont. No, wbrew pozorom nie są to młodzi, gniewni, łysi panowie, nieskażeni inteligencją, ale gwarantuję wam, że mało kto tak siarczyście wyzywa się w internecie, jak poczciwa ciocia Grażyna, poczciwy wujek Andrzej, ciocia, babcia Stasia czy dziadek Wiesio. Tutaj kilka przykładów autentycznych komentarzy, które pojawiały się pod naszymi tekstami lub maili, którzy dostawali nasi dziennikarze. Najbardziej lubię ten ostatni, to jest od pana Zbigniewa, który jest w ogóle radcą prawnym. Pan Zbigniew zrobił tam niezły żart, z którego sam się śmieje. I z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej strony jest to smutne, ale z czego to wynika? No, chciałbym wierzyć, że w dużej mierze wynika to z braku świadomości. Z braku świadomości tych osób, co wypada w internecie i co jak bardzo jest w tym internecie publiczne. Drugi powód jest dużo bardziej prozaiczny, czyli nadmiar wolnego czasu. I tu jest w ogóle świetna historia, która mówi sporo o hejcie i o zaufaniu wewnątrz rodziny, bo to jest historia sprzed paru lat. Niestety nie dokopałem się do tych maili, mimo że szukałem sporo czasu. Cytat będzie prawie że dosłowny. Dostałem parę lat temu mail od czytelnika, w którym w dość mało kulturalny sposób grozi mi, znaczy nam, policją, sądem, Panem Bogiem i wszystkim za to, że mu się włamaliśmy na konto na Facebooku i piszemy w jego imieniu jakieś hejterskie komentarze. Więc ja mu zgodnie z prawdą odpisuję, że nie ma takiej możliwości. No i tam jeszcze było parę maili w tym klimacie, ale pan ucichł. No i mija parę godzin i on pisze mi maila w zupełnie innym tonie, że bardzo przeprasza, ale zaszła jakaś pomyłka. Otóż byli u niego rodzice w domu i on na chwilę wyszedł z domu wyrzucić śmieci albo pójść do sklepu, już nie pamiętam dokładnie. I w tym czasie tata usiadł do komputera, a że syn na komputerze był zalogowany na Facebooku, no to tata wszystkie komentarze, które pisał tata, poszły na konto syna, więc syn myślał automatycznie, że to zrobiliśmy my. A komentarze były mało cenzuralne. I tak jak mówię, to sporo mówi o zaufaniu nie tylko w branży, ale także w rodzinie. Ale zostawmy, słuchajcie, hejt, bo usłyszałem kiedyś, że portale dzielą się na dwa typy. Takie, które telewizje śniadaniowe już wkurzyły i takie, które telewizje śniadaniowe dopiero wkurzą. O co chodzi? No chodzi o podkradanie tematów, a dokładniej pomysłów na tematy. I ja wiem, że robienie telewizji śniadaniowej na żywo, z bohaterami, z ludzkimi historiami nie jest łatwe. I nie ma nic złego w inspirowaniu się, cytowaniu, agregowaniu, zapożyczaniu, ale warto to robić to z poszanowaniem dla pracy kolegów po fachu. Tymczasem my parę lat temu zaobserwowaliśmy bardzo ciekawy mechanizm. Otóż nasze teksty bardzo często zaczęły pojawiać się w pytaniu na śniadanie. Znaczy nie nasze teksty, ale bohaterowie naszych tekstów. No i mechanizm był prosty, któremu przyjrzała się nasza dziennikarka. Okazuje się, że przez kilka miesięcy temat pojawiał się u nas. Tego samego dnia lub dzień później producent lub wydawca z TVP dzwonił do naszych bohaterów. Mówili, żeby czytali taki materiał, zapraszali na nagranie do TVP i następnie ten materiał
tam emitowali. Czasami byli na tyle perfidni, że nawet kopiowali jeden do jednego tytuł i lead, a gdy nie byli w stanie znaleźć namiaru na bohaterów, to dzwonili do naszych dziennikarzy i prosili, żebyśmy im ten kontakt dali. I generalnie pewnie ten kontakt byśmy im dawali, bo nie byłoby problemu, gdyby na którymkolwiek etapie podziękowali lub chociaż się powołali. Ale ostatni przykład jest dużo bardziej aktualny i wbrew pozorom nie dotyczy TVP, ale TVN-u, bo nie wiem, czy widzieliście naszą akcję społeczną, którą zrobiliśmy pół roku temu przy okazji startu pandemii. Namalowaliśmy gigantyczny mural w Warszawie w podziękowaniu dla lekarzy, żeby zwrócić uwagę na problemy służby zdrowia. No i to poszło wiralem. Tam był jakiś bambilion lajków, monitoring mi wyłapał, że nawet pisali o tym w Indiach i Chinach. Materiał o tym zrobił także Dzień Dobry TVN, z czego się ucieszyliśmy, ale ta radość trwała mniej więcej jakieś półtorej sekundy, bo okazało się, że i operator, i reporter pokazali to w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie podczas półtora godzinnego wejścia oni za każdym razem tak kadrowali to wejście, żeby broń Boże nie pokazać, kto stoi za tym muralem. Raz barierka, potem znów barierka, to są w ogóle niektóre zdjęcia od czytelników, potem znów barierka, bo program trwał już godzinę, a gdy już zeszli, barierki nie było, to zasłonili to płaszczem. Generalnie szczerze podziwiam, jak można przez półtorej godziny mówić o czymś, co powstało, zostało namalowane, a jednocześnie nie powiedzieć, kto to namalował. Tutaj jednak finalnie skończyło się już z klasą, bo gdy producentka zobaczyła, jak wyszło, zadzwoniła do nas z przeprosinami, zaprosili naszego dziennikarza i zrobili temu dedykowany problem. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że nie ma nic złego w inspirowaniu się, jakby agregowaniu, zapożyczaniu. Tak działają media w dzisiejszych czasach i nikt nie może się na to obrażać, ale warto po prostu zrobić to z klasą i poszanowaniem dla czyjejś pracy, zwłaszcza kolegów po fachu. I na koniec, słuchajcie, przykład nie jak ja zostałem oszukany, ale jak to my oszukaliśmy internautów, ale zrobiliśmy to w dobrej wierze przy okazji kampanii społecznej. To fajny przykład, jak można grać nastrojami, a jednocześnie nie zostać za to zlinczowanym, co wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, bo pewnie pamiętacie sprzed paru lat akcję jednej z marek modowych z wirelowym filmikiem, gdzie dziewczyna szukała swojej miłości, rzekomego Wojtka, albo akcję Mafaszyn z jednym z telekomów, której rzekomo ukradziono telefon i ona później wrzucała na swoje profile zdjęcia rzekomego złodzieja. Świetne pomysły, naprawdę szanuję, ale gdy przypomniałem sobie teraz po latach jeszcze raz odbiór tych akcji wśród internautów, no to on był już zdecydowanie umiarkowany. My natomiast postawiliśmy na ówcześnie oscarowy film. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri i też postawiliśmy trzy billboardy, ale nie za Ebbing, nie w Missouri, tylko za Sieradzem w województwie łódzkim i wysiedliśmy tam enigmatyczny komunikat. Zostawiłeś mnie draniu, ale jakbyś zmienił zdanie, czekam tam, gdzie zawsze. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, było dość spore, no i to wisiało przez trzy tygodnie. Trochę temu pomogliśmy. Napisaliśmy artykuł i podłapały. Podłapały niektóre portale, podłapał Wykop, podłapała cała masa fanpage'y, głównie filmowo-popkulturalnych, a finalnie trafiliśmy nawet na oficjalne profile miasta Sieradza i Łodzi. Internauci, niektórzy wierzyli, że to jest faktycznie jakaś zdesperowana kobieta, inni słusznie doszukiwali się tam kampanii społecznej. No i na tydzień przed wyborami, po trzech tygodniach billboardów w tej wersji, odsłoniliśmy ostatni, tam był napis czekam tam, gdzie zawsze, na wyborach Polska. Puściliśmy filmik, puściliśmy manifest wyjaśniając, o co chodzi, że jest to akcja profrekwencyjna, że chcemy zachęcić ludzi do głosowania i odbiór był mega pozytywny. Wyglądało to finalnie tak, no może za jednym wyjątkiem, który sporo mówi o naszym kraju, bo gdy Rządowa Agencja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad dowiedziała się, kto stoi za billboardem i jaki jest cel tego billboardu, czyli akcja profrekwencyjna, to jakiś kierownik wysłał nam oficjalne pismo, w którym stwierdzał, że musimy te billboardy usunąć, bo one zagrażają bezpieczeństwu. No oczywiście nie usunęliśmy, bo one i tak po dwóch czy trzech dniach znikały, ale tak jak mówię, sporo to mówi o naszym kraju. I to pokazało nam, że internautów można oszukać. Wszystko zależy jednak od sposobu, w jaki to się zrobi, od tematu. Dużo lepiej sprawdzają się kampanie społeczne, a nie kampanie komercyjne. My postawiliśmy na grywalizację, troszkę tajemnicę, zaproszenie internautów do tej zgadywanki razem z nami i wyszło. Ale w przypadku igrania z zaufaniem trzeba pamiętać, że granica jest bardzo cienka i trzeba uważać, żeby przypadkiem nie strzelić sobie w twarz. Dlatego to, z czym ja chciałbym was zostawić tutaj na koniec, to niezależnie, których z tych punktów dotyczy was, waszej pracy, niezależnie, co robicie w swoim życiu zawodowym lub prywatnym, żebyście pamiętali, że po prostu warto być przyzwoitym i nie robić nic, co sprawi, że sobie strzelicie w twarz, bo twarz macie tylko jedną i warto ją zachować. Dziękuję. My również bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawa, bardzo inspirująca kolejna prezentacja Forum IAB 2020. Michał Mańkowski z Grupy na Temat. Dziękujemy bardzo, Michał.